Nazywam się Darek Figura i od ponad czterech lat mam przyjemność bycia prezesem zarządu Fundacji Teatricon, teraz w pełnej nazwie Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatricon. Jest to organizacja, która powstała w roku 2010 i nasza historia mocno, jak sama nazwa wskazuje, zakorzeniona była w teatrze. Rozpoczęliśmy jeszcze jako grupa nieformalna od organizacji spotkań teatralnych Zwierciadła. Obecnie naszymi trzema głównymi gałęziami działalności jest twórczość, edukacja i animacja, a głównymi grupami docelowymi są licealiści oraz studenci. W skład zespołu Fundacji Teatricon wchodzi około 30 osób tak na stałe i myślę, że to jest też co nas wyróżnia, ponieważ jesteśmy chyba jedyną fundacją, którą ja znam, która jest oparta właśnie na strukturach demokratycznych, strukturach zespołowych. Mamy grupy twórcze, czyli grupa Artikon zajmująca się projektami artystycznymi, twórczymi. Mamy grupę Edu, która zajmuje się działką edukacji, a teraz będziemy powoływać również grupę animacyjną. Oprócz tego w naszym zespole działają również osoby skupione w grupie HR, w grupie PR oraz w grupie finansowej. Zespół Fundacji Teatricon tworzą ludzie pełni pasji, ludzie, którzy chcą świadomie rozwijać siebie i rozwijać miasto, i dlatego zapraszam też, poznajcie ich. Jestem dumny z ludzi, z którymi pracuję i dumny z tego, że ufamy sobie, że możemy na sobie polegać i że razem zmieniamy Lublin. Poza tym, że jestem dumna z Lokomotyw, jestem również dumna z naszej wspaniałej siedziby, w której mieści się również Dom Kultury Narnia. Siedzibę, którą sami remontowaliśmy, sami o nią dbamy i mam nadzieję, że będzie ona coraz piękniejsza i będzie piękniała razem z nami. Jestem dumny z tego, że póki co wszystkie szkolenia, które miałem przyjemność przeprowadzić, zostały ocenione bardzo dobrze przez uczestników, wyszli zadowoleni i umiejętności, które im przekazałem, przysłużyły im się do sprawniejszej pracy. Jestem dumna z tego, że mimo ogromnego nawału roboty, jaki się pojawia, i kolejnych nowych wyzwań, ci ludzie, którzy są w tej organizacji, dają mi siłę do tego, żeby te wyzwania na nowo podejmować. Jestem dumny z tego, że w ogóle jestem członkiem Fundacji Teatricon, tego, że mogłem poznać tych wszystkich wspaniałych ludzi. Jestem dumny z siebie, z tego, że tak wiele się nauczyłem i dużo rzeczy zrobiłem. Najbardziej jestem dumna z pracy mojej grupy, ponieważ od blisko roku sprawuję pieczę nad grupą artystyczną działającą u nas i muszę przyznać, że niesamowicie cudownie patrzy mi się na postępy ludzi. Jestem dumna przede wszystkim dlatego, że jest to środowisko, które zrzesza wspaniałych ludzi, którzy mają super pomysły i są bardzo kreatywni i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować, bardzo ich doceniam i z tego najbardziej jestem dumna, że ich poznałam, że możemy być razem i robić super rzeczy. Nie wyobrażam sobie innego miejsca, gdzie mogłabym się tak rozwijać jak tutaj. Jestem dumna z tego, że jesteśmy ogromnym zespołem ludzi, którzy poza tym, że ze sobą pracują, to jeszcze bardzo się lubią. Nazywam się Grzegorz Elifirowicz i jestem kierownikiem HR Fundacji Team Teatricon. Nazywam się Kasia Krzywicka i jestem w Fundacji Teatricon od początku, czyli od prawie 5 lat już. Nazywam się Magi. W Teatriconie pracuję już, działam właściwie od mniej więcej 3,5 roku. Organizujemy Zwierciadła w różnych miastach, w różnych województwach w Polsce. Jest to 6 województw. W tym roku poszerzamy naszą sieć spotkań teatralnych również na inne województwa. Więc spotkania teatralne odbywają się w liceach, są organizowane przez młodzież z naszym wsparciem. My jakby jesteśmy inicjatorami tej sieci, do której należą licea, nauczyciele, dyrektorowie szkół, organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy. Przez ostatnie 2 lata istnienia Artikonu zajmowaliśmy się organizacją różnych wydarzeń kulturalnych, począwszy od projektów street artowych, projekty muzyczne, różne ciekawe wizualizacje. Uczyliśmy się po prostu robić projekty. W naszej grupie HR-owej w Fundacji zajmujemy się rekrutacją nowych osób do Fundacji, pozyskiwaniem zasobów ludzkich, a także procesem mentoringu, czyli adaptacji nowych osób w Fundacji, jak i tworzeniem
zespołów, czyli tak zwanym team buildingiem. Integrujemy ludzi ze sobą tak, żeby efektywnie i dobrze mogli ze sobą współpracować. Naszym takim motorem napędowym są po prostu ludzie. Jest ich motywacja do działania. Natomiast wydaje mi się, że wszystko to, co robimy poza szkołą, jest uzupełnieniem niezbędnym do naszego rozwoju. I my pozwalamy zarówno sobie, jak i innym młodym ludziom, z którymi współpracujemy, uwierzyć, że po prostu warto się angażować, warto wyjść z domu, ze szkoły i wziąć udział w różnych ciekawych inicjatywach. Jestem tutaj, ponieważ mam jakieś wewnętrzne poczucie, że nasza działalność, te projekty, które robimy w Lublinie, w jakiś sposób zmieniają świat. Nie jest to zmienianie świata na skalę globalną, ale na skalę lokalną, bo gdy współpracujemy z młodymi ludźmi i uczymy ich, że można inaczej postępować i można coś innego, coś bardziej wartościowego ze swoim życiem zrobić, to obserwując przemianę odbiorców naszych projektów w nas samych, a przynajmniej we mnie, rodzi się jakaś iskierka nadziei na to, że jest ta moc sprawcza w nas i możemy uczynić naszą rzeczywistość lepszą i bardziej pogodną i przyjacielską.